Powiedz, jak było na obozie, bo to taki fajny punkt tych przygotowań w tym roku. Obóz rzeczywiście był jakimś takim kulminacyjnym punktem, bo przed obozem trenowaliśmy w Olsztynie na własnych obiektach przez 2 tygodnie. A później już pojechaliśmy na obóz, który był bardzo ciężki. Trener to zapowiadał, że będzie ciężki obóz i taki był, bo mieliśmy trzy jednostki treningowe dziennie i to praktycznie było około 5-6 godzin zajęć, czy to siłownia, czy to hala, czy to bieganie. Temperatura też nas nie oszczędzała, bo jak wiadomo, wtedy były straszne upały. Obóz przeprowadzowaliśmy bardzo, bardzo dobrze, tak mi się wydaje. Zresztą po rozmowach z trenerem, jaką przeprowadziliśmy jako rada drużyny, również trener powiedział, że jest zadowolony z naszej pracy. I dodatkowy plus, uważam, takich wyjazdów to jest to, że jednak drużyna się konsoliduje i staje się kolektyw i to też nam pomogło. To widać teraz na tych meczach sparingowych, że oprócz tej kondycji fizycznej, siły, wytrzymałości jest również taka jedność w zespole i to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że tak będzie, bo wiadomo, że nie zawsze będzie tak, że będziemy wracali zwycięsko, ale ważne jest to, żebyśmy potrafili do następnego meczu zapomnieć o tym, co było i przystąpić z nową siłą i wygrywać każdy kolejny mecz. To tak troszeczkę w zeszłym sezonie jakby tego brakowało, prawda? Tej konsolidacji w zespole. Może tak. Nie wiem, czy akurat tej konsolidacji, nie wiem czego brakowało, bo to też mi nie jest oceniać. No nieraz nad tym się zastanawialiśmy, ale ciężko tutaj wyciągnąć jakieś wnioski jednoznaczne i wskazać, że to czy to było błędne. Na pewno, co w tamtym sezonie była rzecz, która dała się w jakiś sposób zaobserwować, to, że parę spotkań przegraliśmy gdzieś w końcówkach. To mogło, nie wiem, czy to zgonić na przygotowanie fizyczne, czy po prostu na szczęście, bo czasami jest potrzebne szczęście gdzieś tam i jedna akcja decyduje o wyniku całego spotkania. Staramy się wyciągnąć pozytywy z tamtego sezonu. Włożyliśmy sporo pracy i myślę, że w tym sezonie będzie lepiej. Nie chcę mówić na ile lepiej, bo nie o to tutaj chodzi. Myślę, że będzie lepiej po prostu. W weekend wygraliście turniej w Nidzicy, którego zresztą byliście gospodarzem. Jak ocenisz ten turniej? Tak, jeżeli chodzi o sprawy czysto sportowe, to uważam, że on się nam udał. Ciężko tutaj mówić, czy się udał w 100%, w 80%, ale myślę, że większość założeń została zrealizowana. Należy tutaj podkreślić fakt, że w tym turnieju występowaliśmy jako zespół, że tak powiem, najniższy, jeżeli patrząc o ranking z zeszłego sezonu, bo przypomnę, że Wybrzeże Gdańsk to jest spadkowicz z Ekstraklasy, który tam się osłabił paroma zawodnikami, ale ma dalej kadrę taką potężną. Elbląg, który ma, podejrzewam, z 2 razy wyższy budżet niż my i celuje w awans do Ekstraklasy, i Malbork, który zawsze jest silny i ma ponad połowę zawodników z doświadczeniem ekstraligowym. Także tutaj to tak wyglądało, że byliśmy jakby przed turniejem na straconej pozycji. Oczywiście wygrana w turnieju nas cieszy, ale tutaj proszę nie wiązać tych wyników z sezonem, ponieważ w sezonie zasadniczym różnie bywa i tutaj chciałbym jedynie życzyć zespołowi, aby nie było kontuzji, a reszta powinna jakoś się ułożyć. Rozmawiałem z Danielem Żółtakiem i on też to właśnie podkreślał, żeby nie podkręcać się tymi wynikami turnieju, natomiast był bardzo zadowolony z waszej gry. Tak, ja potwierdzam, bo tak jak mówię, no tutaj jak jest ta konsolidacja tego zespołu, jest ten kolektyw, to zaczynamy ze sobą współpracować. Nawet nie chodzi o zdobywanie bramek. To chodzi o to, że jak jeden zawodnik popełni w obronie błąd, drugi naprawi, wejdzie, nadstawi ciało, żeby nie padła ta bramka. A tak naprawdę w piłce ręcznej wszystko zaczyna się od obrony. W obronie można tyrać, wyprowadzić kontrę i jest praktycznie bramka za pół darmo. I u nas ta obrona będzie, myślę, fundamentem do tych wygranych meczy, bo już po grach kontrolnych widać, że tracimy o 5-7 bramek mniej niż w poprzednich sezonach w meczach, także to jest dobrze. Ja widzę po początku sezonu, że bramkarze są w lepszej formie niż w tamtym sezonie, także to chyba dobry prognostyk, bo bramkarz to jednak ważna pozycja i tutaj od bramki będzie też sporo zależało. Czyli jakbyś podsumował te kończące się już przygotowania na ten moment? Myślę, że możemy być zadowoleni z własnej pracy, możemy być nawet dumni. Cieszę się, że jeżeli już są urazy, to nie są jakieś poważne.
i mamy podstawę, by myśleć o dobrym graniu. O wyniku, jak wcześniej wspomniałem, nie chcę mówić, bo jeżeli będzie dobra gra, to wynik przyjdzie sam, a zobaczymy, co będzie pod koniec sezonu. Obyśmy my byli zadowoleni i kibice przede wszystkim, bo na tym nam zależy, żeby tu grać dla kibiców, żeby oni się zjawiali i się cieszyli razem z nami. Pierwszy mecz w Poznaniu. Jak go sobie wyobrażasz? Ciężko. Ten zespół z Poznania ma bardzo zróżnicowaną kadrę. Są młodzi, zdolni zawodnicy, po wypożyczaniu nawet z zespołów z ekstraklasy. I będzie tam na pewno ciężko. W Poznaniu jest młody trener, który nastawia ten zespół bardzo walecznie, ale taką zdrową waleczność wprowadza i ten zespół zawsze gra do końca i tutaj na pewno będzie ciężko. Tak jak pierwsze mecze w poprzednich sezonach wszystkie były ciężkie, ten też na pewno będzie ciężki. No oczywiście, że jedziemy po zwycięstwo, nie myślimy, że możemy zremisować albo przegrać, ale na pewno będzie ciężko, musimy się trzymać i bardzo pilnować, żeby się nie stało tak, że po 10-15 minutach będziemy musieli odrabiać straty. Tylko od początku musimy wejść zdecydowanie i to my musimy pokazać, że mimo że pojechaliśmy na teren rywala, to jednoznacznie musimy pokazać, kto rządzi. A jak Ci się podobała prezentacja? Bardzo pozytywna. No, powiem szczerze, że te młode gimnastyczki, no, jestem pełen podziwu, bo takiej ewolucji nigdy bym nie zrobił, a jakbym zrobił, to musiałbym mieć z pół roku przerwy w szpitalu. Dzięki.